Po raz 19 przeprowadzamy ogólnopolskie eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatu tureckiego. Na ten turniej przyjeżdża młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Te etapy są na poziomie szkół, gminy, powiatu, województwa i kraju. Ten etap powiatowy wybiera najlepszych uczestników konkursu na etap wojewódzki, później krajowy. Zdarzało nam się, i to bardzo często, że na eliminacjach wojewódzkich zajmowaliśmy dobre pozycje, pierwsze miejsca. Braliśmy też udział jako tutaj powiat i przedstawiciele z naszego terenu na centralnym konkursie eliminacji, także z sukcesami, bo mieliśmy także piąte miejsce. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby propagować wśród młodzieży, wśród dzieci ochronę przeciwpożarową, żeby ich zaznajamiać z tą sytuacją, jaka występuje w zagrożeniu. I ta wiedza, którą tutaj oni posiadają, jest naprawdę ogromna, którą się tutaj na tych konkursach, z którą się pokazują, bo niejednokrotnie myślę, często przewyższa wiedzę podrzędnego strażaka ochotnika, takiego szeregowego, tak, który na dzień dzisiejszy może mniej uczestniczy w akcjach, ale działa w szeregach ochotniczych straży pożarnych. Ale to jest też materiał na to, żeby nasze szeregi mogły się uzupełniać i żeby ochotnicze straże pożarne miały swoich kolejnych członków. I myślę, że to bardzo dobrze temu służy i poprawia generalnie bezpieczeństwo, bo wiedza na temat zagrożeń i zapobiegania im jest niezwykle, niezwykle ważna i istotna. Mamy tutaj zestawy opatrunkowe do tlenoterapii, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jest dość tak solidnie wyposażone. Następnym elementem jest zestaw hydrauliczny firmy Holmatro, bardzo dobry zestaw. Najwyższymi parametrami. Tutaj mamy wydajności różne. Czyli jak zrobimy na największą 4800 litrów, to musimy się liczyć z tym, jak będziemy jednym samochodem. No mamy taki jeden duży samochód, mamy 9500 litrów wody, ale jak zrobimy tutaj na pełną wydajność 4800, czyli 9500 litrów wody, jak na długo nam starczy? Na 2 minuty. 4 marca 2017 roku gmina Brudzew jest organizatorem 19 ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej składa się z dwóch części. Pierwszy etap to jest etap pisemny, a drugi etap to jest etap ustny. Ci uczestnicy tego turnieju pisemnego, którzy zajmą miejsca od 1 do 3, będą uczestniczyć następnie w odpowiedziach na pytania ustne. W międzyczasie, jak komisja sędziowska będzie sprawdzać, będzie pokaz przez Państwową Straż Pożarną z Turku sprzętu przeciwpożarowego. Ja ze swej strony chciałbym podziękować Urzędowi Gminy Brudzew, wszystkim sponsorom, pani dyrektor Agnieszce Ordon za pomoc w organizowaniu dzisiejszego turnieju.